Mam takie dwa kazania, które jak jestem gdzieś zaproszony, jakikolwiek jest temat, wiecie, to staram się je przemycić. I teraz to będzie jedno z tych nauczań, którymi chciałem się z wami podzielić. One do mnie dotarło kilka ładnych lat temu. Modliłem się o słowo od Boga na spotkanie Kościoła i dosłownie w błyskawiczny sposób przyszło do mnie bardzo proste słowo dotyczące życia Kościoła, czyli życia każdego z nas. I chciałbym dzisiaj też z wami tym słowem się podzielić. Przeczytam wam dwie historie, które znacie na pewno doskonale. Pierwsza jest zapisana w Ewangelii Marka w 2 rozdziale, 12 wierszy, a druga jest zapisana w Ewangelii Jana w 11 rozdziale od 14 aż do 44 wiersza. Ja będę troszeczkę tutaj czytał na wyrywki. Posłuchajmy. Po paru dniach znowu przyszedł Jezus do Kafarnaum. Dowiedziano się, że jest w domu. Wtedy zeszło się tylu ludzi, że nawet przed drzwiami brakowało miejsca. On natomiast głosił im słowo. I oto przyszli do niego ze sparaliżowanym. Nieśli go czterej mężczyźni. A ponieważ tłum był tak wielki, że nie mogli się przedostać do Jezusa, zdjęli dach nad jego głową i przez otwór spuścili posłanie wraz z chorym. A Jezus, widząc wiarę ich, powiedział do sparaliżowanego: Synu, przebaczone są ci grzechy. Było zaś tam kilku znawców prawa, siedzieli oni i rozważali w myślach, dlaczego on tak mówi. To obraża Boga, bo kto poza nim samym może przebaczać grzechy? A Jezus natychmiast rozpoznał w głębi ducha, że takie wątpliwości budzą się w ich sercach i powiedział do nich: Dlaczego hołubicie w sobie takie myśli? Co jest łatwiejsze? Powiedzieć sparaliżowanemu: przebaczam ci grzechy, czy polecić mu: wstań, złóż posłanie i zacznij chodzić? Przekonam was jednak, że Syn Człowieczy ma prawo przebaczać grzechy na ziemi. I tu powiedział do sparaliżowanego: wstań, złóż posłanie i idź do domu. Na te słowa chory wstał, złożył posłanie i na ich oczach wyszedł. Widząc to wszyscy, wpadli w zdumienie, zaczęli wielbić Boga, mówiąc: czegoś podobnego jeszcze nigdy nie widzieliśmy. I druga historia, Ewangelia Jana, od 11 rozdziału 14 wiersza. Po tych słowach Jezus dodał: Łazarz, nasz przyjaciel, zasnął, ale idę zbudzić go ze snu. Wtedy uczniowie powiedzieli: Panie, skoro zasnął, wyzdrowieje. Jezus jednak miał na myśli jego śmierć. Oni natomiast myśleli, że mówi o zwykłym śnie. Wtedy Jezus powiedział im wyraźnie: Łazarz umarł. I cieszę się, że mnie tam nie było, bo chodzi mi o was. Pragnę, byście uwierzyli. A teraz chodźmy do niego. Gdy więc Marta usłyszała, że Jezus idzie, wyszła mu na spotkanie, Maria pozostała w domu. Marta natomiast zwróciła się do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Ale i teraz wiem, że Bóg da ci wszystko, o co go poprosisz. Jezus zapewnił: zmartwychwstanie twój brat. Marta na to: wiem, że zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. Wtedy Jezus skierował do niej słowa: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby umarł, żyć będzie. A każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? Odpowiedziała: Tak, Panie, ja wierzę, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Bożym, który miał przyjść na świat. Po tych słowach odeszła, zawołała swoją siostrę Marię i powiedziała jej na stronie: Nauczyciel tu jest i woła Cię. Ta zaś, gdy tylko to usłyszała, zaraz wstała i poszła do niego. Jezus natomiast jeszcze nie wszedł do miasteczka, lecz był tam w miejscu, gdzie go spotkała Marta. Gdy Maria dotarła tam, gdzie Jezus był i zobaczyła go, upadła mu nóg ze słowami: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Jezus, widząc jej łzy oraz łzy Żydów, którzy z nią przyszli, westchnął głęboko i zapytał: Gdzie go położyliście? Choć i zobacz, Panie, odpowiedzieli. Jezus zapłakał. Jezus znów westchnął głęboko, udał się do grobu. Grobem była grota, wejście zamykał kamień. Jezus polecił: Usuńcie ten kamień. Wtedy odezwała się Marta, siostra zmarłego: Panie, będzie czuć, bo jest czwarty dzień. Jezus wrócił się do niej: Czy ci nie powiedziałem, że jeśli uwierzysz, zobaczysz chwałę Boga? Usunęli więc kamień. Jezus natomiast wzniósł oczy w górę i powiedział: Ojcze, dziękuję Ci, że mnie wysłuchałeś. Ja wiem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale powiedziałem to ze względu na tłoczących się wokół mnie ludzi. Chcę, by uwierzyli, że Ty mnie posłałeś. Po tych słowach zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź. I umarły wyszedł. Jego nogi i ręce powiązane były pasami płótna, twarz owinięta chustą. Jezus zwrócił się do przybyłych: Rozwiążcie go i pozwólcie mu odejść. Mam nadzieję, że będę mówił krótko. To są dwie prawdziwe historie. To nie jest legenda, to nie jest bajka. To są rzeczy, które miały miejsce.
One może brzmią w uszach wielu ludzi jak jakaś bajka, jakaś legenda, ale te obie rzeczy miały miejsce. To są dwie prawdziwe historie, które się wydarzyły i które są tutaj opisane. Ja chciałbym, żebyśmy przez chwilę przyjrzeli się cechom wspólnym obu tych historii. Co jest wspólną cechą obu tych historii? Wiecie, wspólną cechą obu tych historii jest ich główny bohater. Obie te historie mają tego samego głównego bohatera. Kto jest głównym bohaterem obu tych historii? Jezus. To jest główny bohater tych obu historii, Jezus Chrystus. Wspólną cechą obu tych historii jest także temat tych historii. Te historie mają taki sam temat. Wspólnym tematem tych obu historii jest człowiek, który jest w stanie, w którym sam nie jest, który jest w sytuacji, w której sam nie jest sobie w stanie pomóc. Zgoda? Zarówno sparaliżowany, jak i martwy nie są sobie sami w stanie pomóc. Wiecie, my z żoną przez wiele lat prowadziliśmy organizację Johnny and Friends w Polsce. Nie wiem, czy słyszeliście o takiej kobiecie, Johnny Erickson. To jest ewangelistka jeżdżąca na wózku. My się z nią przyjaźnimy. Nie wiem, czy wiecie, ale ona rano, jak się budzi, to ktoś musi jej umyć oczy, żeby otworzyła, podniosła do góry powieki. Nie jest w stanie tego zrobić, ponieważ oczy jej zachodzą, są zaropiałe. Nie jest w stanie ich otworzyć. Nawet takiej czynności nie jest w stanie zrobić. Ręce podnosi tylko siłą mięśni, bo nie czuje tego. Jest kompletnie sparaliżowana. Taki jest stan tego człowieka. On jest kompletnie sparaliżowany, nie jest w stanie sobie pomóc. Tak samo człowiek martwy, Łazarz. On też nie jest sobie w stanie pomóc. Martwy człowiek nie jest sobie w stanie pomóc. Zgoda? Jest do tego zgoda? Myślę, że jest. To chciałbym, żebyśmy teraz człowieka, zarówno Łazarza martwego, jak i tego człowieka sparaliżowanego określili, nazwali jednym słowem. Żebyśmy określili go jednym słowem. Zaproponuję takie słowo. Chciałbym, żebyśmy człowieka sparaliżowanego i człowieka martwego określili, nazwali słowem problem. Problem. To w takim razie, jakim jednym słowem określilibyśmy Jezusa? Jeśli człowieka sparaliżowanego i Łazarza określimy słowem problem, nazwiemy słowem problem, to jakim słowem moglibyśmy nazwać Jezusa? Proszę? Jak? Rozwiązanie. Proponuję więc taką terminologię. Człowiek, zarówno Łazarz, jak i sparaliżowany, nazwijmy ich problemem, a Jezusa określmy słowem problem. Mamy więc problem. Spróbujmy go opisać. Problem jest bezradny. Problem sam nie jest sobie w stanie pomóc. Problem jest cuchnący i wręcz martwy. I nie trudno w tym momencie doszukać się analogii do człowieka żyjącego bez Boga. Bo zobaczcie, człowiek bez Boga to człowiek bezradny, sam nie mogący sobie pomóc. Biblia człowieka bez Boga określa słowem martwy. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście. Biblia człowieka bez Boga określa człowiekiem duchowo martwym. Przyjrzyjmy się rozwiązaniu. Jakie jest rozwiązanie? Rozwiązanie ma moc ku uzdrowieniu. Rozwiązanie jest zmartwychwstaniem i życiem. I w tym momencie chciałbym powiedzieć coś, co może wydawać się dla niektórych z nas raniące, czy nawet przykre. Wiecie, ja od wielu lat mam wrażenie, że Kościół nie wierzy już ani w problem, ani w rozwiązanie. Że gdzieś się to zatraciło. Często patrzymy na ludzi niewierzących i spostrzegamy ich jako ludzi zaradnych, żywych, samowystarczających. To taki problem, jak psalmista miał. Pamiętacie? Spoglądam na ludzi bezbożnych, a mi się całkiem nieźle powodzi. Raczej sami byśmy postawili siebie w gronie sparaliżowanych, a może martwych. A wiecie, skąd to się bierze? Ja kiedyś się zastanawiałem, skąd się to bierze? Bierze się stąd,
że wielu z nas ma niewłaściwą definicję życia. Co to jest życie? A gdy mamy niewłaściwą definicję życia, nie dostrzegamy prawdziwego problemu, którym są ludzie będący w duchowej śmierci, i wówczas zaczynamy zajmować się tylko samymi sobą. A życie Kościoła toczy się wokół nas. To jest moje, dla mnie, mój. Takie wszystkie, ja to nazywam moizmami w różnych odmianach. A przecież wielokrotnie słyszymy takie zdanie, z którym wielu wierzących się nie zgadza. Że Kościół istnieje przede wszystkim dla tych, którzy do niego jeszcze nie należą. To nie moje zdanie, ktoś inny je powiedział, ale ja mam takie przekonanie, że Kościół przede wszystkim, nie tylko, ale przede wszystkim istnieje dla ludzi, którzy do niego nie należą. A gdy mamy niewłaściwą definicję życia, to nie wierzymy także w rozwiązanie. A wiecie, jaka jest definicja życia według apostoła Pawła? Bardzo prosta. Dla mnie życiem jest Chrystus. Prosta definicja życia. I pisał, że chciałby poznać to życie, znaleźć się z nim, a wszystko inne uznał za śmieci lub, jak oryginał mówi, uznał za gnój. A czy pamiętacie pytanie Jezusa skierowane do Marty, która była siostrą problemu? Jezus zadał jej proste pytanie. Marto, czy wierzysz, że jestem życiem? I musimy sobie zadać sami sobie pytanie, jaka jest nasza definicja życia, w którą wierzymy? Bo to ona formułuje nasze spojrzenie na nas, definiuje nasze spojrzenie na problemy ludzkości i pokazuje nam rozwiązanie. Wiecie, to jaka jest nasza definicja życia sprawia, jak na siebie samych patrzymy, co dla nas jest problemem, a co dla nas jest rozwiązaniem. I pozwolę sobie na jeszcze jedną dygresję. Może ona będzie bardziej bolesna, ale moim celem nie jest zadanie bólu. Bo jeśli prawdą jest, że ludzie bez Chrystusa są martwi duchowo, to może mieszkasz z trupem? Może tym trupem jest twoja żona lub twój mąż lub twoje dziecko, przyjaciel, kuzyn, sąsiad? I jeśli zaczynamy to rozumieć, to będziemy rozpaczać, będziemy pragnąć zmiany, będziemy chcieli coś zmienić w tej sytuacji. Wiecie, my w naszym kościele młodym ludziom mówimy tak. Najpierw wskrzeszenie, potem poślubienie. Najpierw wskrzeszenie, potem poślubienie. To taką lekcję mówimy ludziom. Mamy więc problem, to jest duchowy paraliż, wręcz stan śmierci człowieka, i mamy rozwiązanie, i tym rozwiązaniem jest Jezus Chrystus, który jest życiem. Czy jeszcze coś w tych dwóch historiach jest wspólnego? Otóż jest. By historia znalazła swój szczęśliwy finał, to w obydwu tych historiach problem musi znaleźć się w obecności rozwiązania. Zauważyliście? Żeby finał był szczęśliwy, problem musi być w obecności rozwiązania. To jest wspólna cecha tych historii. Co jest jeszcze wspólną cechą? Wspólną cechą tych historii są ludzie, którzy, dostrzegając problem, wierząc w rozwiązanie, są gotowi zrobić wszystko, by problem znalazł się w obecności rozwiązania. To jest wspólna cecha tych historii. Jeszcze raz ją powtórzę, bo ona jest niezmiernie ważna. Wspólną cechą tych historii są ludzie, którzy, rozumiejąc, co jest problemem i wiedząc, co jest rozwiązaniem, są gotowi zrobić wszystko, by problem znalazł się w obecności rozwiązania. Jeszcze jest coś wspólnego w tych historiach. Wspólną cechą w tych historiach jest to, żeby problem znalazł się w obecności rozwiązania, muszą zostać usunięte przeszkody na drodze między problemem a rozwiązaniem. Nie wiem, czy zauważyliście. W pierwszej historii mamy do czynienia z dwoma problemami, które stanęły pomiędzy problemem a rozwiązaniem. Pierwszy problem – tłum ludzi, a drugi problem – dach. W drugiej historii problemem był kamień, który oddzielał rozwiązanie od problemu. Zawsze jest tak, że między problemem, którym są ludzie martwi, a rozwiązaniem, którym jest Jezus, są przeszkody. I to są dwa rodzaje przeszkód. To są przeszkody natury ludzkiej, zaraz powiem, jakie mam na myśli, i często to są przeszkody natury fizycznej. Zaraz powiem, co mam na myśli.
Przeszkody natury ludzkiej, tu jest, w jednej historii to jest, reprezentuje to tłum, a przeszkody natury takiej fizycznej to jest dach czy kamień. I jeszcze coś jest wspólnego w tych historiach. Nie wiem, czy zauważyliście, ale wspólną cechą tych historii jest to, że usunięcie przeszkód pomiędzy problemem a rozwiązaniem nie należy do rozwiązania, tylko należy do ludzi, którzy rozumieją, co jest problemem, a co jest rozwiązaniem. Dostrzegacie to? Że wspólną cechą tych obu historii jest to, że przeszkody pomiędzy problemem a rozwiązaniem muszą być usunięte przez ludzi, którzy rozumieją, co jest problemem, a co jest rozwiązaniem. To jest ich rola. Czy Jezus mógł powiedzieć do tłumu: tłumie, w imieniu Jezusa, w moim imieniu nakazuję wam, rozstąp się. Mógł tak Jezus zrobić? I co by się stało? Tłum by się rozstąpił. A zrobił tak Jezus? Mógłby powiedzieć: dachu, tobie mówię, rozsuń się? Miał moc, żeby to się stało? Miał. A mógł nakazać kamieniowi, żeby kamień się odsunął? Zrobił to? To należało do ludzi. A miał moc? Ze swojego grobu odsunął. Miał moc, żeby to zrobić. Powiem tak. Wielu z nas, jakbym tutaj zadał pytanie, kto z nas pragnie przebudzenia w naszym kraju, myślę, że większość rąk byłoby w górze. Wielu z nas pragnie przebudzenia w naszym kraju. Ale ono tylko wtedy nastąpi, kiedy zaczniemy wreszcie usuwać przeszkody, te, które są między problemem a rozwiązaniem. Zarówno te przeszkody natury ludzkiej, jak i te natury fizycznej. Ja zaraz dojdę, o co mi chodzi. Podsumujmy więc to, co do tej pory zostało powiedziane. Jak mówiłem, to będzie krótkie nauczanie. Ale mam nadzieję, że utkwi wam w pamięci. Podsumujmy to, co wspólne w obu tych historiach. Po pierwsze, wspólny jest problem. Człowiek w duchowym paraliżu czy w duchowej śmierci. Po drugie, wspólne jest rozwiązanie. Jezus Chrystus. Po trzecie, wspólnym jest żywi ludzie, którzy dostrzegając problem, znając rozwiązanie, gotowi są ponieść trud, by problem znalazł się w miejscu rozwiązania. I po czwarte, wspólną cechą tych historii są przeszkody utrudniające spotkanie problemu z rozwiązaniem. Ale jest jedna bardzo poważna różnica w obu tych historiach. Czy wiecie, czym się różnią te dwie historie? W pierwszej historii problem został zaniesiony do rozwiązania. A w drugiej historii rozwiązanie zostało przyprowadzone do problemu. Straszliwie ważna różnica. Może trudna do dostrzeżenia, ale taką ona jest. W pierwszej historii problem został przyniesiony do rozwiązania. W drugiej historii rozwiązanie zostało przyprowadzone do problemu. I tutaj za chwilę dojdziemy do konkluzji. Ja za chwilę zakończę moje nauczanie. Dochodzimy do konkluzji. Ludzie, którzy żyją wokół nas, mają poważny problem, z którym sobie sami nie są w stanie poradzić, ponieważ są sparaliżowani, ponieważ są w stanie duchowej śmierci. Tylko Jezus jest rozwiązaniem. Lecz by mogli tego rozwiązania doświadczyć, muszą znaleźć się w Jego obecności. I tutaj potrzebni są ci, którzy dostrzegają problem, wierzą w rozwiązanie i są gotowi poddać swoje osobiste życie, by zostały usunięte przeszkody. I są gotowi poświęcić na to swój czas, wysiłek, by usunąć przeszkody. Są potrzebni ludzie, którzy będą działali na dwa sposoby. Będą przyprowadzać ludzi do miejsca Jezusowej obecności lub Jezusową obecność będą zanosić tam, gdzie są ludzie. Jesteście ze mną? Porozmawiajmy chwilę o przeszkodach, jakie dzisiaj stoją między problemem a rozwiązaniem, czyli między martwymi ludźmi a Jezusem. Jak mówiłem, są problemy natury ludzkiej. Zaraz wam powiem na przykładzie jeden problem natury ludzkiej. Znacie takie powiedzenie? Nie patrz, jak żyję, ale słuchaj to, co mówię tobie o Jezusie. Słyszeliście kiedyś takie powiedzenie?
Dzisiaj wielu ludzi nie przychodzi do Chrystusa, bo mówi, a co ja, po co ja mam przyjść do Chrystusa, jak ci chrześcijanie żyją tak samo, jak ja żyję? To po co mi ten Chrystus? Tak samo plotkują, tak samo są nieuczciwi w pracy, tak samo oszukują, tak samo się rozwodzą. A to po co mi ten Chrystus? Jak to jest wszystko tak samo? Jest tak? Nie znacie takich historii? Gandhi powiedział, że największą dla niego przeszkodą, oczywiście to są wymówki, ale Gandhi powiedział, największą przeszkodą dla mnie, żebym był uczniem Chrystusa, są chrześcijanie, czyli chrystusowcy, dokładnie mówiąc. To są przeszkody natury ludzkiej, to są nasze cechy charakteru. Często ludzie, patrząc na nasze życie, mówią, po co nam Chrystus, skoro oni żyją tak samo jak my. Są tak samo wybuchowi, tak samo zaniepokojeni, tak samo nerwowi, tak samo leniwi. Po co nam to wszystko? To są przeszkody natury ludzkiej, o które mam się modlić. Boże, pokaż, co jest przeszkodą w moim życiu i pomóż mi to usunąć. Są też problemy natury fizycznej. On bardzo dobrze jest zademonstrowany w tej sali. Mogę sobie pozwolić? To najpierw zacznę od innego. Teraz już on nie ma miejsca. Czy wiecie, że według badań człowiek, który po raz pierwszy przychodzi na spotkanie kościoła, do jego budynku, wiecie, co mówią badania statystyczne? Jak myślicie, taki człowiek przychodzi wcześniej czy później na nabożeństwo? Wcześniej, bo chce się rozejrzeć. No jest przerażony, no jest wychowany w kraju, gdzie wszystko oprócz jednego kościoła jest sektą. No więc jest trochę poddenerwowany. Jak jeszcze go przyjaciele nie przyprowadzili, tylko przyszedł sam, jest podminowany. Żołądek pracuje w nim, no poszedłby do toalety, ale pierwsza rzecz, nawet nie wie, gdzie ona jest, bo w budynku kościelnym nie ma żadnej informacji. Więc już jest przerażony, bo nawet nie wie, gdzie jest toaleta. No w końcu pociągnął nosem i po zapachu dotarł. Wchodzi, załatwia swoją potrzebę, bierze papier, używa, a papier się rozerwał. No papier najgorszej jakości, przebitkowy. No przecież trzeba na ewangelizację oszczędzać, po co taki dobry, jakościowy papier, nie? Ja dzisiaj takich rzeczy nie ma. Ja specjalnie taką śmierdzącą historię wam opowiadam, żebyście trochę też poznali mój tok myślenia. No już jest przerażony, ale jakoś poradził sobie z tym problemem. No pójdzie, za chwilę umyje ręce. Przychodzi, ale nie ma mydła. No ale po co w kościele mydło, jak przecież na ewangelizację trzeba oszczędzać, nie? No ale mówi, no dobra, trudno, nie ma mydła, odkręcę sobie chociaż ciepłą wodę. Odkręcę, ale tam ta gałka od ciepłej jest ukręcona, no bo po co ciepła woda? Nie trzeba oszczędzać na ewangelizację. Myje zimną, no i potem, jak myślicie, wchodzi na nabożeństwo, jeśli w ogóle wchodzi, to o czym myśli? Czy czasem nie śmierdzi? Ja powiem wam tak, my nie zwracamy na to rzeczy, my mówimy takie bzdury, takiego typu, jak Duch Święty będzie działał wśród nas, to tam żadne przeszkody tam niepotrzebne. Jakość chwali Pana Boga. Bóg jest Bogiem doskonałości. Stworzył świat piękny i pachnący. Natura, powiem wam o jeszcze jednej naturze, o pewnej przeszkodzie natury fizycznej. Ja tu chyba dzieliłem się z pastorem tym, w kościele, w którym ja byłem pastorem. Powiecie, bzdurzy tam, Duch Święty jak przyjdzie, to będzie wszystko okej. Prowadziłem kościół, gdzie, żeby wejść do budynku naszego kościoła, gdzie się spotykał kościół, trzeba było wejść przez bramę, obejść budynek dookoła i wejść od tyłu do budynku. W tym mieście mówiono, że jesteśmy sektą i ksiądz z kazalnicy używał mojego nazwiska, mówiąc, że jestem najbardziej niebezpiecznym człowiekiem w naszym mieście. Więc dla człowieka, żeby przyjść do nas, trzeba było przejść wiele barier. I teraz wyobraźcie sobie, człowiek musi wejść do ogrodu, obejść budynek dookoła i nie wie, co go tam z tyłu spotka. A może tam obrazek mu każą podeptać, bo takie rzeczy o nas opowiadano. Albo, nie wiem, kota zabić, bo też takie rzeczy opowiadano, czy coś jeszcze. A mieliśmy drzwi prosto z ulicy. I przyszedł do mnie kolega i mówi, ty, co ty wyprawiasz? Dlaczego ludzie mają od tyłu tam wchodzić? Weź im otwórz drzwi od ten. Będzie im łatwiej. I zaczęliśmy otwierać. Wiecie, co się stało? Ludzie z ulicy zachodzili z ciekawości na chwilę. Wsadzali głowę w drzwi. Bo usunęliśmy przeszkodę. My w naszym kościele co chwila myślimy, co jest przeszkodą. Odpowiedzcie mi na pytanie. Gdzie najczęściej w kościele, w których rzędach w kościele najczęściej siadają święci? Proszę, głośno, bez krępowania. W jakich? W ostatnich rzędach.
I gdy przychodzi człowiek z zewnątrz i patrzy, że ostatnie rzędy są zajęte, wiecie, jaki ma sygnał? W tym kościele już nie ma miejsca. Więc wychodzi. Ale przesadzić, a nawet się obraźcie na mnie. Wiecie, co jest jedną z najtrudniejszą rzeczą w kościele? Przesadzić święty tyłek do przodu o kilka rzędów. Już tak przyrosły, że jest trudno przesadzić, ale dla ludzi z zewnątrz jest to bardzo wielka przeszkoda. W moim kościele, gdzie jestem pastorem, tyle razy o tym mówimy i zdarzały się sytuacje, kiedy przychodził ktoś na nabożeństwo wcześniej, usiadł w miejscu i przychodziła do niego osoba z kościoła i mówiła: przepraszam, ale ja tu zawsze siedzę, wstawaj. Pierwszy raz człowiek przyszedł do kościoła i dowiedział się, że to nie jest jego miejsce, bo tu mój święty tyłek zasiada. Ja wiem, że to może kogoś zaboleć. Ale taka jest prawda. My często stawiamy przeszkody natury fizycznej. Nie chcę was obrazić, ale u mnie też tak jest. Czy niepełnosprawny na wózku wjedzie tutaj bez przeszkód do was? Jaki sygnał dostaje? Tu nie ma dla mnie miejsca. To jest przeszkoda natury fizycznej. My mówimy, jak będą niepełnosprawni, to i podjazd zrobimy. To jest myślenie odwrotne. Zróbcie podjazd, zaczną przyjeżdżać, bo dostaną sygnał, że są tutaj mile widziani. Już rozumiecie chyba, co mam na myśli, mówiąc o przeszkodach fizycznych. Często one wynikają z tych naszych przyzwyczajeń, które mamy. Tych ostatnich rzędów, których nie możemy przewalczyć. Podnieść kościół i prosić, przesiądźcie się o dwa rzędy do przodu. Błagam, nie działa. A dla ludzi jest to sygnał. Nie ma dla nas miejsca. Przepraszam, obraźcie się na mnie. Więc w naszym kościele my ciągle rozmawiamy o tym, co jest w moją cechą charakteru, którą z pomocą Jezusa muszę usunąć, żeby problem znalazł się w obecności rozwiązania. I jakie rzeczy fizyczne muszę w naszym kościele usunąć, żeby problem znalazł się w obecności rozwiązania. Apostoł Paweł o tym mówił. Wiecie, że apostoł Paweł o tym mówił w Biblii? Powiedział kiedyś do wierzących tak. Jeśli przyjdzie na wasze spotkanie niewierzący lub zwykły wierny, i usłyszy, że wszyscy mówicie językami, to pomyśli, że macie... To jest tak napisane? To dlaczego tego nie wziąć pod uwagę? A na dzień dobry straszyć tych, którzy w ogóle nie mają zielonego pojęcia, o co w tym wszystkim chodzi. Zgoda? No to tylko z Biblii było. Nie musicie się zgadzać. To taka złośliwość pastorska. A potem mówimy, że gdy przyjdzie Duch Święty, to zadziała wszystko. Są rzeczy, które należą do nas, i Duch Święty nas nie będzie gwałcił, jeśli my ich nie zrobimy. Jeśli my nie zaczniemy myśleć w kategoriach: Boże, zmień mój charakter tak, żebym nie był przeszkodą dla ludzi w zobaczeniu Chrystusa. I modlić się w kościele: Boże, co jako kościół musimy zrobić, żeby usunąć dachówkę, która jest przeszkodą? Co mamy zrobić, żeby usunąć kamień, który jest przeszkodą, żeby ludzie usłyszeli głos Jezusa? Będziecie zaskoczeni, ile jest tych kamieni. My ciągle ze sobą rozmawiamy u nas, co jeszcze musimy usunąć, żeby ludzie łatwiej usłyszeli głos Jezusa. O to chodzi, żeby ludzie łatwiej usłyszeli głos Jezusa. Nie wiem, czy wiecie, że o to chodzi. Żeby łatwiej usłyszeli głos Jezusa, bo tylko głos Jezusa może ich uratować. Więc mamy piękne dwie historie. Jeszcze raz wrócimy do nich. Mamy wspólnego bohatera. Jest nim Jezus i On jest rozwiązaniem. Mamy człowieka w stanie śmierci lub sparaliżowanego. On jest problemem. Widzimy, że żeby problem został rozwiązany, musi znaleźć się w obecności rozwiązania, że potrzebni są ludzie, którzy usuną przeszkody natury ludzkiej i natury fizycznej. I widzimy, że jest jedna różnica. Ta jedna różnica polega na tym, że w pierwszej historii problem został przyniesiony do Jezusa, w drugiej historii Jezus został doprowadzony do problemu. Jak można to dzisiaj rozumieć? Gdzie dzisiaj jest miejsce, gdzie jest dzisiaj Jezus? Gdzie dwóch lub trzech zebranych jest w imieniu moim, tam jestem? Jest Jezus w grupach domowych? Twórzcie grupy domowe i zapraszajcie na nie ludzi. Jest Jezus na spotkaniach młodzieżowych? To zapraszajcie na spotkania młodzieżowe. Jest na nabożeństwach? Jest na nabożeństwach. Zapraszajmy na nabożeństwa. A jak mogę zaprowadzić Jezusa do tam, gdzie są ludzie martwi? Biblia mówi, tajemnica to wielka, którą jest Chrystus w nas, nadzieja chwały. To jest świadomość tego, że gdziekolwiek idę, to ten, który jest we mnie, Jezus, jest przeze mnie niesiony.
Jeśli jestem nauczycielem, niosę go do mojej szkoły. Jeśli pracuję gdziekolwiek, niosę tam Jezusa. I dwie ilustracje wam powiem. Pierwsza ilustracja jest o tym, jak Jezus został przyprowadzony tam, gdzie byli ludzie martwi, a druga, jak martwy człowiek został przyprowadzony do Jezusa. Lata temu z naszymi przyjaciółmi organizowaliśmy obozy dla młodzieży na terenie zakładu poprawczego. Dzisiaj, gdy o tym myślę, to się chwytam za głowę, że rodzice nam na to pozwalali. Tam były dziewczyny z zakładu poprawczego. Niektóre były tam za morderstwa. Tam, wiecie, to jest miejsce, gdzie naprawdę wiele osób z poważnymi problemami. I rodzice nam tam pozwalali robić. Władza się na to godziła i myśmy robili tam obozy. I było tak, że robiliśmy obóz i zimowy. I żadna z dziewczyn z zakładu nie przyszła nigdy na nasze spotkanie. Jak myśmy zaczynały spotkanie, one jakby znikały. Nikogo nie było. Myśmy tam śpiewali, modlili się przez cały tydzień. I mamy ostatnie spotkanie na tym obozie. Śpiewamy, modlimy się, nagle drzwi z hukiem się otwierają. Wpada cała grupa dziewczyn i mówią, że one chcą się nawrócić, bo przez cały tydzień siedziały za drzwiami i nas podsłuchiwały. Ktoś przyprowadził Jezusa obecność tam, gdzie grzech się rozmnożył. A Biblia mówi, że tam, gdzie grzech się rozmnaża, tam łaska coraz bardziej obfituje. A druga historia, słuchajcie, dla mnie ona jest przedziwna. Ponieważ od początku do końca, historia jest prawdziwa, ale od początku do końca opiera się na kłamstwie, na zakładzie, mógłbym powiedzieć na grzesznym zakładzie nawet. Jak nawróciłem się, zanim się nawróciłem do Jezusa, ja miałem przyjaciela. Miał na imię Zdzisław. Starszy ode mnie prawie 5 lat. Dla mnie od dzieciństwa to był mój guru. Nauczył mnie palić, nauczył mnie popijać. Gdzie Zdzichu, tam ja. Wszędzie za nim łaziłem. To od dzieciństwa, on był starszy 5 lat. Nawet jak potem poszedłem na studia i przyjeżdżałem do domu na ferie czy na wakacje, zawsze za Zdzichem. I kiedyś razem pojechaliśmy nawet na taką zabawę ludową, bo Zdzichu grał na perkusji. I na tej zabawie ludowej ja się gdzieś zabłąkałem i na piechotę wracałem do domu. Nagle podjechał do mnie maluch, mały Fiat. Zdzichu go prowadził. Zdzichu lubił prowadzić, nie miał samochodu, lubił prowadzić. Kumpel mu dał samochód. W tym małym Fiacie już siedziało tyle osób, że nie było dla mnie miejsca. I ten samochód, jak oni się przy mnie zatrzymali, nie mógł im odpalić, więc ja go pchnąłem jeszcze. Pomogłem im go odpalić, oni pojechali. Mnie zabrało następny samochód, za kilkanaście minut jechał jak Żuk, którego kierowcą był bardzo grzeczny chłopak, który nigdy nie rozrabiał, to był Grzegorz, brat Zdzisława, przeciwieństwo Zdzisława. Zabrał mnie do samochodu i po kilku kilometrach z daleka widzimy obraz. Mały Fiat wbity pod autobus. Zmiażdżony, wbity pod autobus. W środku jest tylko jeden chłopak. I jeden z pasażerów biega, ma kość, wystaje mu z ręki. Drugi gdzieś zniknął. W samochodzie jest tylko Zdzisław. Wbity, on był kierowcą, kierownica w niego wbita, on wbity pod autobus. Byliśmy w stanie niewłaściwym, więc nie myśląc o tym, wyrwaliśmy go spod tego samochodu i zawieźliśmy go do szpitala. Zdzichu do dzisiaj jest inwalidą. I ja chwilę po tym ja się nawróciłem do Chrystusa. Jak nawróciłem się do Chrystusa, to gdzieś moje relacje ze Zdzisławem zaczęły się poluźniać, aż się zerwały całkowicie. Za to zaprzyjaźnił się ze mną brat Zdzisława, który był grzecznym chłopakiem. I także oddał życie Chrystusowi i razem zaczęliśmy zakładać kościół. Po latach kościół już był dosyć jak na tamte warunki spory. Mieliśmy około 100 ludzi w kościele. I Zdzisław nigdy do nas nie przychodził. I któregoś razu jestem u moich rodziców z moim kolegą Grzegorzem i mój tata mówi tak: panowie, to ja wam zadam pytanie. Jak to jest, że wy w tym swoim kościele jesteście tyle lat, a Zdzisiek z wami nie jeździ? Na to Grzegorz odpowiada do mojego taty: panie Zygmuncie, Zdzisław powiedział, że jego noga nigdy w naszym kościele nie postanie, więc pan go zna. Zawzięty, nigdy jego noga nie postanie. A mój ojciec, który nie pije, mówi tak: chłopaki, a ja się z wami założę o 0,5 litra, że jego do kościoła przyprowadzę. Nie powinien czegoś takiego opowiadać. Grzeszny zakład. I założył się Grzegorz z moim tatą. Następnego dnia, nie gniewajcie się za ten przykład, ale powiem wam, dla mnie jest to dziwaczne, co się stało.
Następnego dnia mój tata wiedział jedną rzecz, że Zdzisław mimo wypadku zawsze lubił jeździć samochodem. Mój tata rano przyszedł do niego do domu, otworzył drzwi, Zdzisław spał. Mój tata mówi do niego, mój tata zobaczył, że on śpi, on zobaczył, jak się drzwi otworzyły, zobaczył mojego tatę, otworzył oczy, a mój tata mówi do niego, nic, panie Zdzisławie, nie, przepraszam, pan śpi, ja już wychodzę. A Zdzisław mówi, nie, panie Zygmuncie, niech pan zostanie. Nie, pan śpi, niech pan sobie śpi, ja już wychodzę, przecież nie ma sprawy. Nie, niech pan powie, o co chodzi. Panie Zdzisławie, no, popiłem wczoraj, a muszę do Krzyśka na nabożeństwo jechać. Mógłby mnie pan zawieźć? No mógłbym. I tak, Zdzisław, wszystko oparte na grzechu. Ja nie wiem, ja tego nie rozumiem, słuchajcie. To jest prawdziwa historia. Mój ojciec przywiózł Zdzicha na nabożeństwo i mamy nabożeństwo, mamy uwielbienie, grzeszny zakład, oszustwo, w ogóle wszystko, ja nie rozumiem tego. Nie polecam, żeby tak robić. Mamy uwielbienie, modlimy się i nagle słyszę krzyk z tyłu sali. Boże, ratuj mnie, a Zdzisław już był alkoholikiem. Boże, ratuj mnie, ja chcę żyć normalnie. Wiecie, czy to był krzyk? Zdzisława. Dzisiaj Zdzisław umiera. Pozostało mu, że zanikają mu płuca, ma poważną chorobę. Przez cały ten czas grał na perkusji w kościele. Bo ktoś niewierzący przez głupi zakład postanowił go przyprowadzić do kościoła. Znalazł się w miejscu Bożej obecności. Ja nie rozumiem tej historii. Z ludzkiego punktu widzenia, gdybym ja był Panem Bogiem, to bym powiedział, to nie powinno nic zadziałać. Nie polecam czegoś takiego. Ale ktoś się odważył i przyprowadził go do Bożej obecności. I tu mamy dwie historie. Kochani, każdy z nas, jak tutaj jesteśmy, musimy rozumieć, że jesteśmy malutkimi kamieniami, które stały się potężnym kamieniem, a razem z innymi tworzymy skałę, czyli Kościół. I jako Kościół musimy działać na dwa sposoby. Z jednej strony musimy Jezusa nieść tam, gdzie są ludzie martwi, a z drugiej strony mamy robić wysiłek i brać ludzi martwych tam, gdzie jest Jezus. Ale po drodze są przeszkody. Te natury fizycznej, cechy naszego charakteru. Boże, przemieniaj mnie, ponieważ chcę być bardziej podobny do Jezusa. A z drugiej strony są te zwyczajne przeszkody, o których wam dzisiaj mówiłem. Czasami jest to brak podjazdu dla niepełnosprawnej osoby. Czasami to, że zajmujemy tylne rzędy i dajemy komunikat, nie ma tutaj więcej miejsca. Czasami jeszcze wiele, wiele innych rzeczy, o które warto się modlić, ponieważ gra, jeśli tak można powiedzieć, że to jest gra, chodzi o życie ludzkie. Zgoda? O życie ludzkie, za które zapłacił Pan Jezus swoją śmiercią. I to jest ta historia, którą dzielę się wszędzie, gdzie tylko mogę. Jutro powiem drugą. Ale dziś chcę was zostawić z tą historią, z takim wyzwaniem. Po pierwsze, módlcie się o to, żeby Bóg wam pokazywał problemy, które są wokół was, czyli ludzie, którzy są w potrzebie. Żeby wam wskazał, że obecność Jezusa jest w was i jest tam, gdzie się zbieracie. I żeby dał nam wszystkim odwagi do tego, by usunąć przeszkody, które są naszymi cechami charakterologicznymi. I żeby pokazał nam, jakie przeszkody fizyczne mamy usunąć, by ludzie mogli usłyszeć ten cudowny głos. Głos Jezusa, bo tylko On może wzbudzić zmartwych. I to wszystko, co mam dzisiaj do powiedzenia. Zostańcie z Bogiem, a Ciebie, Panie Boże, uwielbiamy dzisiaj i dziękujemy Tobie za to, że kiedyś ktoś przyszedł do nas i przyniósł nam Ciebie. Albo ktoś nas wziął do miejsca zgromadzenia i tam usłyszeliśmy o Tobie. Dziękujemy Ci za tych ludzi, których użyłeś. I Panie, pokaż nam, jakie są w nas przeszkody, jakie są przeszkody te innego rodzaju, byś Ty mógł bez przeszkód, Panie, wydawać ten swój cudowny głos. Tobie mówię, stań. Ten Twój ożywczy głos, za który Tobie dziękujemy. Amen. Dziękuję wam bardzo.